Ignacy Krasicki. Urodzony 18 stycznia 1735 roku w Dubiecku, województwo sanockie. Zmarł 14 marca 1801 roku w Berlinie. Najwybitniejszy poeta polskiego oświecenia, uważany za drugiego po Janie Kochanowskim, odnowiciela i twórcę nowoczesnej polszczyzny literackiej, nazywany przez współczesnych księciem poetów. Uczył się w kolegium jezuickim w Lwowie i seminarium duchowym misjonarzy w Warszawie. Studiował w Rzymie i w 1766 roku otrzymał tytuł biskupa warmińskiego. Autor pierwszej polskiej powieści Mikołaja Doświadczyńskiego, Przypadki, 1776. Słynnych satyr i na duchowieństwo polskie, czasów oświecenia. Monachomachia 1778 i Antymonachomachia 1780 oraz wielu bajek, satyr, fraszek, listów poetyckich, dramatów i powiastek filozoficznych. Bajki i satyry Krasickiego są arcydziełami tych gatunków w literaturze polskiej.